Zofia Zborowska-Wrona, 32L, i Andrzej Wrona, 30L. 13 sierpnia wzięli ślub, cywilny. Niektórzy fani pary zastanawiali się, czy małżonkowie zdecydują się także na uroczystość, w kościele. Córka Zborowskiego rozwiała wszelkie wątpliwości. I po ślubie, po całonocnej zabawie, i po Zosia Zborowska i Andrzej Wrona zaczęli małżeńskie życie od kilkudniowej podróży poślubnej do, chałup którą skromnie nazwali Dniem Miodowym. Reklama ich przyjęcie w domu weselnym w Trębkach Nowych przeszło, jednak do legendy. Znajomi pary do tej pory wspominają je jako prawdziwie bajkową imprezę, która na zawsze zostanie w pamięci. Wspomnieniami z romantycznej uroczystości z muzycznym motywem z bajki Król Lef chętnie dzielą się w mediach społecznościowych. Młoda para nadal zasypywana jest w internecie pytaniami o szczegóły ceremonii. Są też ciekawi, jakie młoda para ma plany. Czy weźmie drugi ślub kościelny? Ci, którzy liczyli na relacje z podniosłej ceremonii kościelnej, będą jednak zawiedzeni. Państwo wronowie nie planują składać przysięgi małżeńskiej przed ołtarzem. Jeśli ślub, to tylko cywilny, podzieliła się informacją na Instagramie aktorka. Zosia chce podtrzymać rodzinną tradycję. Znanym rodzicom aktorki Marii Winiarskiej, 68L i Wiktorowi Zborowskiemu, 68L. Wystarczyła krótka wizyta i ślub w urzędzie stanu cywilnego, a żyją ze sobą szczęśliwie prawie 45 lat. Starsza, siostra Zosi, Hania, 37L. Poszła ich śladem. 11 lat temu podpisem w urzędzie, w Fortalezie potwierdziła miłość do brazylijskiego biznesmana Daniela Nevesa i nie planuje drugiej ceremonii w kościele. Państwo Wronowie zapewniają więc, że ich ślub 13 sierpnia był pierwszym i ostatnim. Zobacz, więcej materiałów.